Borowa Góra. No to jest strumyk bez nazwy chyba. Chyba mówią na to strumyk tani. Można trochę pobiesiadować. Tutaj zakład odpowiednie miejsce. Miejsce na ognisko. Ta rzeczka sobie wpływa właśnie tam do zalewu. Mówiąc tak szczerze, nie wiem gdzie jesteś. Prawdopodobnie to też jest albo Kaniów, albo Borowa Góra. No i tutaj akurat końcówka jest tej drogi dojazdowej do tej posesji. Koniec drogi asfaltowej. No a my idziemy tutaj w kierunku lasu. No aby pospacerować, no co tu dużo mówić. Taka sytuacja jest. Delikatnie brzy. Ale póki co nam to nie przeszkadza. Nie ma to jednak jak las. Świeże powietrze. Siedzenie w domu niestety na mnie osobiście źle wpływa. No dochodzimy do takiego miejsca na rozdrożu dróg. Po lewej stronie jest piękne drzewo. Przepiękne. Kiedy żeśmy tą drogą tutaj z grupą szli, skręciliśmy tam właśnie w tamtą stronę, tylko nie na wprost, tylko w prawo. A tu w tę stronę to można dojść do Jasiowa. A my żeśmy wtedy szli, skręcaliśmy tam w prawo i doszliśmy do, właściwie żeśmy szli od Szałasu, ale tą drogą do Szałasu by doszedł. Tak to wygląda. No taka kapliczka tu zrobiona przed miejscowych. A my idziemy prosto dalej. No idąc dalej tą drogą, tutaj po przejściu dosłownie chyba 30 metrów, może nawet nie całych, właśnie tutaj zauważyłem, że jest wyjeżdżono przez auto. Tam jakieś auta widać. Nie wiem, czy tam ludzie mają jakieś kempingi, bo widać kempingi, namioty. A z tego by wyglądało, że chyba tam ktoś mieszka. No po drodze zauważyłem taką sytuację. Najprawdopodobniej to tutaj robią drogę, która tam się ciągnie od Kaniowa. No z tego co wiem, to prawdopodobnie tutaj po jednej i po drugiej stronie na pewno będą działki. Bardzo ładne miejsce, nie ulega wątpliwości. Przy lesie świeże powietrze, grzybki. Same przyjemności. No i znowu żeśmy doszli do pewnego takiego miejsca, gdzie się drogi rozchodzą i w prawo i w lewo. Ale taka ciekawostka jest, że tu jest zrobiony taki jakby stary trakt. Ciekawe, czy to przez leśników zrobione, czy też nie. Tak to po prostu wygląda, z takiego kamienia. Ale jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że tutaj jest słup elektryczny niskiego napięcia. Tam nie ma żadnych przewodów, ale tam troszeczkę dalej, zaraz pokażę, to są takie ruiny jakiegoś budynku gospodarczego. Także taka sytuacja. Kolejny słup. Po drodze też tam był, tylko taki pojedynczy.
zwany AO-owy słup najczęściej był stosowany, jak gdzieś linia skręcała. Jakaś kropelka wody spadła na tutaj na obiektyw, przetarłem. I tu jest taka kapliczka, maluteńka jakaś tutaj altanka, nie zamieszkała prawdopodobnie od bardzo długiego okresu czasu. Tu jest ogrodzenie. Zamknięte to jest na kłódkę. Tak to po prostu wygląda. A ja się przejdę w tamtą stronę, bo tam zauważyłem, że jest jakiś jeden, tutaj jest jakiś budynek gospodarczy i tam jakiś budynek jest, a wcześniej jest studnia. Jestem tutaj na tej posesji. Studnia przykryta jakimiś drzwiami. Zobaczę, co na środku jest. Jak to ciężkie. Jasny gwint, jaki głęboko. Halo! Jest tam to? Nie ma nikogo. No i tutaj jest ten budynek gospodarczy, czy też to był dom. Może i stodoła. Jakaś chyba musiałaby być mikrostodoła. Dzień dobry, czy tu kto mieszka? Nie ma nikogo. No nieopodal właśnie tego budynku, który wcześniej pokazywałem. Tutaj taka ciekawostka, jakiś resztki fundamentu. Może tu jakiś dom stał. No i tu takie coś mamy. Ktoś tu chyba sobie złom zbierał. Budynek gospodarczy. No i takie coś jeszcze tutaj. Kawałek od wsi. Potrafią ludzie tutaj, nie wiem, albo ktoś tu mieszkał, albo co, bo paszteciki były jedzone. I piwo pite, może jakiś bezdomny. To wygląda mi na piwniczkę. No i tutaj taka sytuacja. Resztki dachówki poukładanej. Takie moje przypuszczenia są, że to pewnie jakiś bezdomny mieszkał, bo chyba sobie tutaj jakieś ściuchy po ubraniu wieszał.
I stąd się wzięły właśnie te puszki po piwie. Okej, pomału trzeba wracać, także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Proszę o suba i lajka. I to by było na tyle. Dziękuję.